wszystko, co nas łączy. Rozmowa dnia. Dzień dobry, tu Paweł Kobak. Już niedługo po całym świecie rozpoczną się obchody setnej rocznicy odrodzenia niepodległości państwa polskiego. W każdym zakątku kuli ziemskiej, gdzie znajduje się chociażby jeden Polak. Dla Wilna i Wileńszczyzny Pan Bóg prawdziwych Polaków nie poskąpił. Uczcimy i my godnie tę wielką datę. W audycji Rozmowa Dnia gościmy wicemer stolicy Litwy z ramienia partii Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, zastępcę prezes Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie, panią Edytę Tamoszunaitę. Dzień dobry, panie. Dzień dobry. W Wilnie odbędzie się odsłonięcie tablicy pamiątkowej prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego, tragicznie zmarłego w wyniku katastrofy samolotu rządowego 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. Ulica Wilno zostanie nazwana imieniem prezydenta Polski, zresztą wielkiego przyjaciela Litwy. Tak, 8 listopada o godzinie 16 odsłonimy tablicę, nazwę ulicy imienia Lecha Kaczyńskiego. Właśnie na wiosnę z inicjatywy AWPL ZHR została nadana nazwa jednej z miejskich ulic imienia Lecha Kaczyńskiego. Ta ulica jest obok samorządu miasta Wilna, łączącą się z ulicą Lwowską, przecinającą prospekt Konstytucji i ciągnącą się w stronę kościoła świętego Rafała. Więc wszystkich serdecznie zapraszamy o godzinie 16 przy gmachu samorządu miasta Wilna, gdzie będzie odsłonięta tablica Lecha Kaczyńskiego. Jest pani po części też Mejszagolanką. Łączy panią coś z tym wspaniałym podwileńskim miasteczkiem. Tak, urodziłam się właśnie w Mejszagolskiej parafii. Tam ukończyłam szkołę, tam mieszkają moi rodzice i często jeżdżę do Mejszagoły. Wiemy, że i w Mejszagole będą utrwalone akcenty ku czci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tak, w Mejszagole przy dworze Grunwaldów jest nadana nazwa dla skwera Lecha Kaczyńskiego i właśnie też te obchody odbędą się w tym samym dniu, 8 listopada o godzinie 12. 8 listopada również o godzinie 14 w Bazylice Archikatedralnej w Wilnie zostanie odprawiona msza święta w języku polskim w intencji Rzeczypospolitej Polskiej oraz wzajemnej przyjaznej współpracy narodów Polski i Litwy. To jest pierwsza msza po polsku w najważniejszym kościele Wilna od czasów zamknięcia przez Sowietów w 1950 roku katedry. Owszem, od 1985 roku zaczęto tam na nowo odprawiać msze, ale były to msze wyłącznie po litewsku. Tak, odbędzie się msza w intencji setnej rocznicy niepodległości polskiej. Także i Litwa w tym roku obchodziła setną rocznicę, więc w intencji tych obu narodów będzie odprawiona msza w języku polskim w katedrze wileńskiej o godzinie 14, więc wszystkich serdecznie zapraszamy i będziemy wszyscy wspólnie razem się modlić. Zmieniamy temat od uroczystości ku codzienności. Jest pani zastępcą mera Wilna, radną miasta z ramienia AWPL-ZHR, odpowiedzialną za wiele kierunków działalności samorządu. Jak tu wyglądają nasze sprawy? Kuruję dziedzinę oświaty, kultury, więc tutaj naprawdę duże środki są kierowane w te dziedziny i dużo się dzieje. Jeżeli mówimy o polskich szkołach, to naprawdę trwają duże remonty w placówkach naszych oświatowych, to w gimnazjum Władysława Syrokomli, w gimnazjum Jana Pawła II. Zaczęte duże renowacje, które także będą i kontynuowane w roku 2019. Szkoła przedszkole Źródelko, szkoła przedszkole Zielone Wzgórze też mają takie duże remonty i trwają prace zewnętrzne, czyli ocieplenie budynków, żeby dzieciom byłoby wygodnie, ciepło i fajnie uczyłoby się w tych szkołach. Ale także samorząd miasta Wilna kieruje środki nie tylko na budowę nowych placówek oświatowych czy renowację placówek oświatowych, ale także powstają nowe grupy przedszkolne, doszkolne, właśnie w polskim języku nauczania powstały nowe grupy w dzielnicy Boltupiej, w przedszkolu Ginterielis, gdzie nie było w tej dzielnicy żadnej polskiej grupy. Także w Kolonii Wileńskiej powstały doszkolne polskie grupy, w Zielonym Wzgórze nowa grupa powstała 1,5 do 3 lat dla dzieci.
dzieci i także w przedszkolu, szkole źródełko. Więc tutaj też, żeby szkoła, placówka oświatowa i ta polska placówka oświatowa byłaby jak najbliżej domów, gdzie mieszkają polskie rodziny i żeby rodzice mogliby swoje pociechy oddać. Także są budowane boiska, boisko przy gimnazjum Józefa Kraszewskiego, boisko przy szkole na Lipówce w Grzegorzewie, więc te prace są kontynuowane. W tym roku naprawdę duże środki są skierowane i także będą skierowane i kontynuowane prace w 2019 roku. Oczywiście dbamy także i o kadrę pedagogiczną, bo wiemy, że w szkole jest ważna wyposażona placówka oświatowa, ale jest bardzo ważna i wykwalifikowana kadra pedagogiczna, więc na kwalifikacje pedagogów, dyrektorów szkół też jest dużo skierowane wysiłku. Natomiast od października roku bieżącego są podejmowane wypłaty dla kucharek pracujących w przedszkolach, bo wiadomo, że dzisiaj jest wiele uwagi poświęcone zdrowemu odżywianiu dzieci, właśnie żeby nawyki zdrowego odżywiania dzieci już miałyby od najmłodszych lat, więc samorząd zdecydował, żeby podnieść wypłaty dla kucharek, bo wiadomo, że panie pracujące na kuchni zarabiają no nie tak dużo, 380 euro na ręce, więc zdecydowaliśmy, że będą podniesione wypłaty plus 50 euro. Także pomocniczki wychowawczyń też, które pracują dużo i dzieci w mieście Wilnie w grupach naprawdę jest dużo, 20-23 dzieciaki w jednej grupie, gdzie pracują dwie wychowawczynie i pracuje jedna pomocniczka, więc dla pomocniczek też są podejmowane wypłaty z budżetu samorządowego. Do tych samych 400 euro dodajemy 50 euro, więc może to nie jest aż tak za dużo podniesienia tych wypłat, ale myślę, że pomoże przyciągnąć kadrę, którzy chcą pracować w przedszkolach, bo wiadomo, że dzisiaj w mieście Wilnie, jak z wychowawczyniami, nie tylko w języku polskim, które panie mogą pracować, ale także i z językiem litewskim, jest z kadrą pewien problem. Więc żeby ta kadra przychodziłaby pracować do przedszkół, żeby chciałaby pracować i oczywiście, żeby mogłaby zarobić, bo każdy pracuje i chce zarobić ten pieniądz. Także z inicjatywy naszej frakcji, a w PLZHR, w samorządzie mieście Wilnie, w tym roku też powstała szkoła calodniowa, czyli wszystkie dzieci klas początkowych od 1 do 4 klasy mogą w szkołach zostać do 18 godziny, odrobić lekcje, mieć zajęcia pozalekcyjne i bezpiecznie spędzić czas, zanim odbiorą rodzice. Właśnie ta inicjatywa powstała właśnie w naszej frakcji, ale powiem, że z tego korzysta całe miasto i wszystkich szkołach, czyli 120 szkół mamy w mieście Wilnie, które mają klasy początkowe, więc w wszystkich szkołach działa szkoła calodniowa. Na ten cel jest kierowane ponad 500 tysięcy euro każdy miesiąc, więc naprawdę staramy się, by dzieciom, młodzieży naprawdę byłoby w naszych szkołach bezpiecznie, żeby mogliby pobierać naukę, żeby nauka byłaby jakościowa i to potem wskazują wyniki. Także w tym roku były finansowane projekty kulturowe. 270 tysięcy na ten cel było przeznaczone i finansowaliśmy ponad 25 projektów mniejszości narodowych. Więc tutaj chcę zaanonsować, że w przyszłym tygodniu, czyli w dniach 12-14 listopada, będziemy ogłaszać projekty na następny rok 2019, więc wszystkie organizacje proszę składać wnioski. Wnioski będzie można złożyć przez cały miesiąc do połowy grudnia i właśnie jeden projekt będzie mógł uzyskać do 4000 euro, więc to też jest niemała kwota. Zapraszam wszystkie organizacje, nasze zespoły polskie, teatry, szkoły mogą złożyć wnioski i uczestniczyć w konkursie i uzyskać środki. Dziękuję pani serdecznie za rozmowę. A naszym słuchaczom przypomnę, że w audycji Rozmowa Dnia mówiliśmy z zastępcą mera Wilna, radną miasta z ramienia AWPLZHR, panią Edytą Tamoszunajty. Do usłyszenia. Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne. O postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9:30.